miał położyć kres wewnętrznym konfliktom, które od lat pustoszą ten kraj. Przywódcy wielu państw wyrazili oburzenie wobec tego bezwzględnego zamachu na demokratycznie wybranych władzach kraju. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Nie ma zafalczy, Zalek! Pakar tu anaki zaciekaci! O czym mówisz? Jamal nie był łapaszką. Był prezydentem. Wybranym w uczciwych wyborach. No co? My tylko wykonujemy rozkazy. O Jezus! Więc miał to mać. Witamy w CIA, Jack. To nie jest jakieś jebane kółko różańcowe. Mieliśmy zadanie, wykonaliśmy je i koniec. Może dla ciebie to tylko pieprzone zadanie. Ale ja nie będę mordować ludzi, bo wielmożny pan generał miał kurwa jakąś zachcian. Co jest grane? Posłuchaj mnie. Spokojnie. O tym manipulowałeś. Bezczelnie mnie wykorzystałeś. Co za różnica? On by tak czy inaczej zginął, rozumiesz to? Zabijesz nas! Jolly! Przekaż im, że jeśli będą mnie szukać, to ich zabiję. Jody, posłuchaj. Przekaż im to! Zabiję ich. Dang. No dobra, zobaczymy jak nasze wybory. Jody nie pocałował Ryana. Dobrze mu. Jody uniknęła schwytania. Jody zabrała broń żołnierzowi. Jody została ewakuowana. Jody została zauważona w mieście. Jody została zauważona w punkcie kontrolnym. Bardzo dobrze. Starzy znajomi. Ale naprawdę intensywność w tej grze jest niesamowita, nie? Jody, moja księżniczka. Och, niech ci się tylko przyjrzy. O kurczę, wyrosłaś na przepiękną kobietę. No i jak zawsze urocza. Zagubiona. Smutna. Jak przy pierwszym spotkaniu. Nie wyobrażasz sobie, jak tęskniłam. A jak Aiden? O tak. Miło cię widzieć, brachu.
Przejdziemy się? O tak. Martwię się. Szukają cię. Musiałam uciec. Nie miałam wyboru. A Nathan? O, awansował. Został szefem DPA. Od naszych czasów zrobił oszałamiającą karierę. A ty? Czym się zajmujesz? Kieruję zespołem, który klasyfikuje istoty z zaświatów. Szukamy nowych odmian. I to tyle. Nic specjalnego, no ale mam wolną rękę. Wiesz. A jak tam badania infrawymiaru? O, DPA włożyło miliony w nowy kondensator. Najpotężniejszy ze wszystkich. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wsparcia armii. A czy udało ci się czegoś dowiedzieć? W dniu twoich narodzin niejaka Nora Gray urodziła dziecko w szpitalu DPA. Przyszło na świat martwe. A ojciec? Coś o nim wiadomo? Nazywał się Jonathan Nichols. Zmarł wcześniej. Na zawał. Tyle znalazłem. Co jeszcze o niej wiesz? Niewiele. Wiem, że jakieś 20 lat temu uczestniczyła w programie badawczym DPA. Ona też miała dar. A gdzie ona jest teraz? Zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Niedługo po porodzie. Według akt, ona nadal tam przebywa. Moja matka jest w szpitalu? Od 24 lat? Ale dlaczego? Co się stało? Nic więcej nie wiem. Przykro mi. Może tam pójść. Jody, wiem co czujesz, ale... Ale ona jest bardzo chora. Możesz nie dostać odpowiedzi, których szukasz. Nie szukam odpowiedzi. Chcę ją zobaczyć. Nie rozumiesz tego? To moja matka. Może spojrzę na nią i wreszcie zrozumiem, kim jestem. Jody, to jest bardzo silnie strzeżony obiekt DPA, a ciebie szukają wszystkie istniejące służby w tym kraju. Nie uda ci się tam nawet dostać. Muszę się z nią zobaczyć i koniec. Hej! Chyba nie sądzisz, że puszczę cię tam samą, co? Nice. Jak samemu, ależ gdzie tam? Gdzie stary dobry lot? Zero strażników. Pusty parking. Nie podoba mi się to. Jeśli nie wrócę za pół godziny, odejdź. Nie będę siedział w samochodzie. Cole, poczekaj! To idziemy. Zawsze działa. Witam. Przyszłam odwiedzić Nora Gray. Mogę zobaczyć upoważnienie?
A może udałoby się tym razem bez upoważnienia? Może jakoś... Na pewno się jakoś dogadamy. Przykro mi, wszyscy goście mają obowiązek okazać upoważnienie. A w której ona jest sali? Dowiem się. Znalazłam. Nora Gray, 7 piętro, sala 43. Dobrze nam idzie. Co teraz? Aiden, otwórz jakoś te drzwi. Kurwa. Musisz odwrócić uwagę strażnika. Teraz otwórz drzwi. Dalej. Chyba nas nie widział. Musi tu coś być. Zbyt daleko. Okay. No, dawaj tą kartę. Kurde, dawaj tą kartę. Nice. Bardzo boję się wariatów. Znajdźmy salę 43 i chodźmy.
Okej. Okay. 43. Znalazłem ją. Świetnie. Jestem tutaj. Zaczekam tu. Jody. Jej stan może być ciężki. Może cię nie rozpoznać. Może tam nie wchodź. Zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest to dziecko. Nie jesteś w stanie, Nora. Pozwól nam się wszystkim zająć. Tak będzie najlepiej. Wiesz to. Gdzie moje dziecko? Oddajcie ją! Zmieniłam zdanie! Nie oddać jej! Szybko, zastrzyk! Proszę! Zabraj stąd dziecko! Zobaczyć! Proszę, pokażcie mi ją! Moja córka! Być może rozwinie jakieś nadprzyrodzone zdolności. Powiadomcie nas, jeśli wydarzy się coś ciekawego. Zwiększyć dawkę. Dopilnujcie, żeby nie odzyskała przytomności. Przepraszam. To moja wina. Weź wyjmij tą igłę. Tęskniłam, Jody. Tak mi cię brakowało. Co się stało? Co oni ci zrobili? Środki, które mi dali. Jestem tu uwięziona. Nie mogę nic zrobić. Muszę to przetrwać. Mało, wyciągnę cię stąd. Uwolnię cię. Jest za późno, Jody. Za późno. Kocham cię ponad wszystko. Nic tego nie zmieni. Mamo!
Zawsze będę przy tobie. Przykro mi, Jody. Shit. Gdzie my to w ogóle jesteśmy? Czy jestem tym dowodzeniem, kurde, czy co to jest? Dla tatusia. Rozwalić, nie? Miałbym taką wielką chęć rozwalić te wszystkie kamery. Tu demolkę zrobić. Najpotężniejszy kondensator w historii. Niezwykły, co? Nathan! Jody, jak dobrze cię widzieć. Trochę się martwiłem, że coś ci się stało. Schudłaś. Blado wyglądasz. Ale jesteś cała. Chodźmy do mojego biura. Proszę, usiądź sobie. Jak się czujesz? Dochodzę do siebie, ale głowa mnie jeszcze trochę boli. Jest mi naprawdę przykro, że oberwałaś. Wiesz, oni nie chcieli, żebyś użyła Aidena. Co się stało z moją matką? Nora była niestabilna. Uznali, że mogłaby zrobić krzywdę sobie i dziecku. Nigdy by mnie nie skrzywdziła. Nie chcieli ryzykować. Co prawda pracowałem wtedy w DP. Czemu się ma Talus? Ale dopiero po latach odkryłem, co się stało. Powoli do przodu. Powoli do przodu. A gdzie jest Cole? W domu bezpieczny. Wiem, że próbował ci pomóc. Nie martw się, nie poniesie żadnych konsekwencji. Jak mnie nie było? Cały czas jestem, panie. Po co te wszystkie kłamstwa? Ci ludzie, którzy udawali moich rodziców. DPA chciało ci cały czas zapewniać stabilne warunki. Dom, kochających rodziców, namiastkę normalnego życia. A wszystko po to, żebyśmy mogli cię badać. Zbadać mnie? Co z tobą? Co, jestem szczurem w klatce? Cały czas na stylu byłem. Jak mogłeś? Byłam wtedy dzieckiem do kurwy nędzy. Małą dziewczynką. Byłaś łącznikiem.
pomiędzy naszym światem a infrawymiarem, ukoronowaniem naszych starań. Ja nigdzie nie zniknąłem, cały czas na Twitchu jestem. I co teraz? Oddasz mnie w ręce CIA? To jest twój plan, Nathan? Nieustannie panie streamuje. Chcą, żebyś coś dla nich zrobiła. Powinnaś pójść z nimi na współpracę. Pomóc im? Mam pomóc ludziom, którzy zabrali mi matkę i szansę na normalne życie? Słuchaj, jeszcze im mało? Wiemy, że kolejne państwo odkryło infrawymiar. Myślą, że można nad nim zapanować. Nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem. Wiesz, co by było, gdyby pojawiły się tutaj istoty, Jody? A co ja mam z tym wspólnego? Ponieważ ty znasz infrawymiar jak nikt inny. To sprawa CIA. Niech oni się martwią. Proponują ci układ. Zrób, o co proszą, a dadzą ci spokój. Wiesz, co nam grozi, jeśli ktoś otworzy przejście, Jody? Prawdziwa apokalipsa. Ty jesteś w stanie temu zapobiec. Może ta apokalipsa jest potrzebna? Powolutku, panie, do przodu, powolutku, tak jest, ludziska, oboj. Jody zebrała medalik, a jeden nie zbadał pomieszczeń znowu? Jezus Maria, Chryste Panie, okej. Odprawa, już do końcówki się zbliżamy. Do końcóweczki. Ale to pewnie będziemy jutro kontynuować i kończyć. O, generał? Według naszych informacji Kasiurczycy dowiedzieli się o istnieniu infrawymiaru. Znaleźli szczelinę, badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilong Yang. Nie wiemy, na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział... Oddział? Prowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć. Przydzielamy cię do oddziału Claytona, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Yikes! Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Dobrze. Ponieważ nie chcę cię stracić. Miło także tak do przodu, panie. Nowy komputer jest i tak dalej. Zimno. Ze względu na misję. Postaram się, żeby Aiden cię nie zabił. Ale nie obiecuję. Piękny, no. Piękny wybór. Cudnie się zaczyna. Dobrze, ale staniemy w tym miejscu, ludziska, tak jest, i
Będziemy kontynuować i w sumie kończyć jutro, jak sądzę, bo powolutku zbliżamy się do prologa i sądzę, bardzo dużo sądzę, że jutro będzie koniec. Jutro będzie niesamowity koniec naszej giereczki. A później pewnie skończymy na Honkaja. Będziemy dalej łowić Honkaja. Także tak to się będzie zapowiadać. Na dzień jutrzejszy, w środę raczej dalej Honkaj, czwartunia się nie widzimy, piątunia dalej lecimy z Little Nightmares. To jest na topecie, a weekendzik co? Więcej Honkaja, przeglądy trailerów jak zwykle. No i zobaczymy, czy coś jeszcze, czy też nie. Wszystko wyjdzie w praniu. Dzięki Tolus, że wpadłeś na końcóweczkę, bo na końcóweczkę, ale dzięki. Jakby co, ja streamuję, przypominam się codziennie o godzinie 19, więc ja nigdzie, Tolus, nie uciekłem, broń Boże, więc ja nie wiem, gdzie ty masz te powiadomienia z Twitcha. Nie wiem, czemu nie siedzieć na Discordzie i tam też są powiadomienia, że jestem live, więc zachęcam. luzik. No, ale mówię, ja streamuję praktycznie codziennie o 19, poza czwartkami. Weekendy jest 15 bądź 14, ale też to zmienię w zależności, jakie mam dalsze plany, więc social media, czyli Twitterek albo X, jak ten dwa dalej zwany, ale także Discordzik. Nie, luzik to luz. Także ja dzięki wielkie wszystkim i za dzisiejszy wieczorek życzę wam dalszego miłego wieczorku. Ja zobaczę wszystko jutro. Trzymajcie się. Hej.